poezja jest piekielnie logiczna, jeżeli się ją analizuje z tego punktu widzenia przyczynowości, skutkowości, tam jakichś elementów składowych, czyli konstrukcji, struktury i tak dalej, to absolutnie jest pełna matematyka tam wręcz, co wszyscy wybitni zresztą poecie tak gdzieś tam twierdzą, jak się czyta tych najgenialniejszych. To, co niesie poezję Piotra, a co jest niestety słabością współczesnej poezji młodego pokolenia, te tysiące czy setki tysięcy wierszy, które są w internecie, bardzo często to jest takie duże śmietnisko, a to, co odróżnia Piotra, powiedzmy, od takiej jak gdyby tej takiej narracji poetyckiej tego całego pokolenia, które zaśmieca swój umysł, to jest to, że Piotr chyba zrozumiał taką podstawową zasadę poezji. Nie wiem, czy zrozumiał, czy intuicja go gdzieś tam do tego doprowadziła, że istotą poezji jest metafora. Czyli jeżeli wierszu nie ma metafory lub jeżeli wiersz nie jest metaforą, czyli ta wielka metafora lub ta mała metafora, to właściwie trudno powiedzieć o tym, że to jest poezja, że to jest tekst, że to jest wiersz. Dlatego, że to, co jest najistotniejsze, co nas wzbogaca, obogaca, co nas jak gdyby podnosi, dodaje nam czegoś przez wiersz, to jest to, że przesuwa granice znaczeń, że właściwie poezja jest tym wykwintem najwyższym, to jest taka ukoronowanie właściwie myśli ludzkiej, bo ponad poezją już chyba nie ma czegoś wyższego w takim rozumieniu, że dążymy, prawda? Religia jest oczywiście jeszcze, ale to jest zupełnie inny jak gdyby problem, że przez metaforyzację świata my właściwie nie tylko oswajamy się z tym światem, ale jak gdyby po trochę likwidujemy jego tragizm, oswajamy ten tragizm i dzięki wierszom Piotra moje poczucie tragizmu, jak gdyby w pewnym momencie, kiedy czytam jego wiersze, jak gdyby nabiera pewnej jasności. Dziękuję Ci za to, Piotr. Ja jeszcze a propos tego dobra, tak może o dobro o tyle, że jeżeli chodzi o odbiorcę, to znaczy wierszy, ja też mam takie poczucie, że ja przez słowo nie chciałbym, to może tak rozumiane dobro, nie chciałbym zranić. To znaczy to może to nawiązuje do Twoich teraz, Stanisławie, słów, że ty chyba się też, nie wiem, jako odbiorca nie do końca czujesz chyba zraniony przez moje słowa. One nie są takimi słowami, które może jakoś uderzają. Nawet czasami czuję się uratowany, więc to jest... To tak bym może, tak jakby mówić o sobie jako ta, dobro, prawda? Sztuka nas bardzo często ratuje, no. Sztuka, w ogóle nasze życie intelektualne, duchowe, artystyczne, idziemy, prawda, po coś, po to, żebyśmy jakoś uratować od naszych smutków, od naszych melancholii, od naszych dramatów różnego rodzaju. Słuchamy pieśni, słuchamy wierszy, idziemy do teatru. To też taka próba, prawda, ratowania siebie w sytuacji, kiedy jakoś sobie nie radzimy. Dziękuję, Piotrze, za to spotkanie. Dziękuję Państwu. Za chwilę będzie koncert i to już oddaję tutaj innym we władanie mikrofon. Dziękuję gospodarzom. Ja również Państwu serdecznie dziękuję.